się zespołem do spraw przestępstw niewykrytych. Jest to komórka utworzona przy Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Bazujemy na tym, co zostało zabezpieczone na miejscu zdarzenia. My zajmujemy się taką działką, że praktycznie żadna ze spraw nie jest odkładana na półkę. Człowiek każdą częścią swojego ciała może zostawić jakiś ślad, tak? I daktyloskopia tutaj dzieli się później jakby na kilka jeszcze jakby innych odłamów zajmujących się czy to odciskami uszu, czy to odciskami stopy. No sam ślad palca najczęściej tak występuje, ale również odbitka całej dłoni bądź innej części ciała. Współpracujemy z pracowniami jak daktyloskopia, jak biologia. No ślady, tak, materiał biologiczny, to praktycznie możemy pozostawić też wszelkiego rodzaju, tak? To będzie ślina nie do pałku, ale również ślina na szklance, tak? Czy będą to fragmenty naskórka. Paznokieć, kawałek paznokcia, czy chociażby przysłowiowy łupież. Z takich dowodów zabezpieczonych ileś lat temu, kilkadziesiąt lat temu, można jeszcze wiele wyciągnąć. W roku 2012, czyli 10 lat od zabójstwa chłopca w okolicach Malborka, grupa policjantów z Archiwum X zatrzymała podejrzanego. Stwierdziliśmy, że ponadto, co już zostało tam zrobione, to jest parę fajnych, takich ciekawych pomysłów, które wzmocnił materiał, bo wskazanie już w tym momencie, gdybyśmy dostali tę sprawę, wskazanie na pewną osobę było. Przeanalizowaliśmy tutaj wspólnie w zespole te akta raz jeszcze. Okazało się, że jest tam bardzo ciekawy materiał, który można jeszcze wzbogacić, jeszcze poszerzyć o pewne badania, między innymi z zakresu traseologii, jak także wskazania z medycyny, z zakresu medycyny sądowej. Ofiarą był 10-letni chłopiec. Kilkanaście razy został on ugodzony nożem. Pozostawiony w polu, stało się to, można powiedzieć, praktycznie w biały dzień, bo to było początek września, godzina 16, więc takie naprawdę bulwersujące. Ja mogę powiedzieć tylko tak od siebie, że czytając te akta, to dziwnie się czułem. Policjanci wciąż dążą do rozwiązania zagadkowej śmierci dwóch dziewczynek, Justyny i Ewy. Sprawa zabójstw dwóch dziewczyn z województwa pomorskiego, z miejscowości Leźno z 1994 roku i z miejscowości Sierakowice z 1995 roku. W miejscowości Leźno, jest to mała miejscowość na Kaszubach. Szary dzień, zwykły dzień, ludzie stoją na przystanku, w tym nasza ofiara łapią różnego rodzaju okazje na tak zwanego stopa. W relacji świadków wiemy, że właśnie zatrzymuje się jakiś tam samochód osobowy, ona do niego wsiada i tutaj ślad tam ginie. Świadkowie jedynie zapamiętali kształt samochodu, do którego wsiadła i odjechała. Był to bodajże samochód marki Golf, Volkswagen Golf, dwójka koloru czerwonego. Po paru miesiącach zostaje ona odnaleziona w takim wyrobisku, torfowisku w zalesionym terenie w miejscowości Szemut. Łuki są skrępowane, owinięte workami, obciążone po to, żeby nie wypłynęły z tego zbiornika wodnego. Drugie zdarzenie miało miejsce w 1995 roku. Miejscowość Sierakowice, również miejscowość na Kaszubach, idąca do szkoły. 15-letnia dziewczyna wsiada, tak wynika przynajmniej z relacji świadków, do pojazdu osobowego, który zatrzymał się na jej drodze do szkoły. Pojazd marki prawdopodobnie Polonez lub podobny do Poloneza w kolorze granatowym, ciemnozielonym. I tutaj ślad również ginie, zostaje znaleziona po tygodniu w sąsiedniej miejscowości o nazwie Baczewo. Tu również zwłoki są skrępowane, owinięte workami. W tych obu zabójstwach istnieją pewne cechy, które mogłyby wskazywać, że jest to jedna osoba, ale jest to jedna z hipotez. Motyw w jednej, jak i w drugiej sprawie podejrzewamy, że był seksualny. Szczególnie w tej sprawie z 1995 roku z Sierakowic. Tam zostało zrobione multum czynności,
jest naprawdę światło w tunelu, bo jest sporo materiału zabezpieczone do tej sprawy. Natomiast to wszystko jest owiane jakąś taką aurą tajemniczości. Tak? Ta sprawa co jakiś czas odżywa w miejscowości. Tam było już podejrzewanych prawie setka osób. Cały czas w chwili obecnej również wykonywane są czynności. Jest tam jeszcze wiele wątków do sprawdzenia. W chwili obecnej sprawą zajmuje się nasz tutaj Wydział Wywiadu Kryminalnego, prowadzi do szczegółową analizę. Ta druga sprawa jest dziwna na tyle, że ta druga dziewczyna w Sierakowicach szła do szkoły, do której zostało jej około 200-300 metrów. Tak? I też wsiadła do samochodu. Pytanie teraz się rodzi, jaki był sens wsiadania, żeby skorzystać z podwiezienia do szkoły, kiedy trzeba przejechać przez skrzyżowanie, a dziewczyna na piechotę w tym samym czasie dojdzie do tej szkoły. Tak? Czy był to ktoś znajomy, czy był to ktoś, kto w jakikolwiek sposób zwabił ją do tego samochodu? Tylko że trzeba wziąć pod uwagę, że była to osoba bardzo nieufna, która praktycznie na 99,9% nie wsiadałby do obcej osoby, do samochodu. Najważniejszy dla nas oczywiście jest kontakt ze społeczeństwem. W tym momencie właśnie chcielibyśmy zaapelować, żeby ludzie, którzy może coś wiedzą na temat tej sprawy, znają jakieś szczegóły, zgłosili się do nas. Gwarantujemy pewną dyskrecję i anonimowość. Również tutaj apel do rówieśników Ewy, jak i Justyny, którzy w tamtym okresie czasu mieli po 15 lat, teraz już są to osoby dorosłe. Może im się coś nasunęło, może coś one słyszały, co by mogły się z nami podzielić, a my wiadomo, wykorzystalibyśmy to, sprawdzili, zweryfikowali w naszym toczącym się postępowaniu.